Gramy baraże, to i reprezentacja Polski wraca z moją nową koszulką naszej kadry. Zanim o niej, najpierw 10 ciekawostek i prośba o subiki z dzwonkami i łapki w górę. Pierwszy oficjalny mecz reprezentacji Polski odbył się 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie przeciwko Węgrom i zakończył się porażką 0-1. Rumunia to z tą reprezentacją, co ciekawe, graliśmy najczęściej, bo aż 36 razy. Trzecie miejsce to wciąż nasz najlepszy rezultat na Mistrzostwach Świata FIFA i to dwukrotnie w 1974 i 82. A na Euro ćwierćfinał oczywiście w 2016 i przegrana po rzutach karnych z Portugalią. Kazimierz Górski, trener tysiąclecia, to wciąż po prostu najlepszy nasz selekcjoner w historii. Doprowadził naszą drużynę do jej największych sukcesów, w tym do trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata 1974. Robert Lewandowski jest nie tylko rekordzistą pod względem liczby zdobytych bramek dla reprezentacji Polski, ale i rozegranych spotkań i wciąż te rekordy ślubuje. Na koncie mamy też złoty medal na letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku w Monachium. Największa impreza piłkarska, której byliśmy gospodarzem, to Mistrzostwa Europy w 2012 roku wspólnie z Ukrainą. Były też Mistrzostwa Świata, ale do lat 20 w 2019. Grzegorz Lato zdobył złotego buta na Mistrzostwach Świata 1974, zdobywając 7 goli i zostając jedynym polskim królem strzelców mundialu. Najwyższym zwycięstwem reprezentacji Polski w historii jest wygrana 10-0 nad San Marino w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2010. A to już koszulka reprezentacji Polski tego odcinka. To model typowo fanowski, wyglądający wręcz jak t-shirt. Mamy tu herb z orłem na samym środku, jak naklejka, oraz logo producenta technicznego Nike. Reszta całości biała. Mamy i rozmiarówkę Nike od środka, no i naturalnie metkę, dzięki której dowiecie się, że taką koszulkę udało mi się zdobyć promocyjnie za 40 zł. Niezła okazja, więc nie przeszkadzała i pustka z tyłu. Pustki wciąż jeszcze nie ma w szafie fana. Przygotujcie się na więcej, klikając w subiki z dzwonkami i łapki w górę.